Cześć, z tej strony Maciek z Rowerów Stylowych. Porozmawiajmy o Kodze. Kodze F3-5.0. Zapraszam na prezentację. Koga F3-5.0 to model, który jest nieco inny ze wszystkich, które prezentujemy, bo ma przerzutkę zewnętrzną. U nas większość rowerów miejsko-rekreacyjnych ma jednak przerzutkę tradycyjną, czyli planetarną, Nexusa, Alfiny, a w tym przypadku mamy do czynienia z przerzutką zewnętrzną, czyli taką klasyczną przerzutką, jaka występuje w większości rowerów trekkingowych i dlatego Koga F3-5.0 jest klasycznym rowerem trekkingowym. W stawce rowerów trekkingowych z otwartym napędem Koga ma trzy modele. Jest to F3 3.0, 5.0 i 7.0. Natomiast tylko 5.0 jest to rower, który ma amortyzowany przedni widelec. Jest to minimalistyczny amortyzator w główce widelca właśnie. Jeśli chodzi o grupę napędową, to Koga użyła tutaj Shimano Deore XT, jeśli chodzi o przerzutkę i manetki. Natomiast korba jest to lekka korba Miranda. Rama w tym rowerze to klasyczne aluminium, ale bardzo fajnie wykończone. Proszę zobaczyć, jak pięknie spasowany jest przedni widelec właśnie z amortyzatorem, a później w główce ramy z oświetleniem. Jest to oświetlenie, które jest oświetleniem takim dziennym, a u góry mamy dalej oświetlenie do jazdy w nocy, które nam rozświetla drogę. W tym przypadku, jeśli chodzi o oświetlenie w główce ramy, jest to tylko element jakby designu. Warto również zwrócić uwagę na częściowo polerowane spawy, które bardzo ładnie podkreślają wysoką jakość tego roweru oraz to, że tutaj producent postarał się o to, żeby rower wyglądał wyjątkowo. Zarówno w rowerze męskim, jak i damskim mamy możliwość montażu bidonu czy pompki, ewentualnie jakiegoś niedużego zapięcia. Mamy tutaj opcję montażu pod ramą na wydłużonych śrubach koszyka do bidonu. Ewentualnie w wersji męskiej mamy również opcję montażu tego bidonu na pionowej części ramy. Koga F3-5.0 dostarczana jest takim małym gadżetem, takim małym plastikiem. Nazywa się on Smartphone Ready. Jest to taka przejściówka pod SP, czyli uchwyt pod telefon. I w momencie, kiedy wyciągniemy sobie w tym miejscu zaślepkę, zamocujemy ten plastik, to mamy już w tej chwili gotowy uchwyt na telefon do szybkiego montażu. Mamy case'y dedykowane pod wybrany model telefonu lub też case uniwersalny, który pasuje na każdy telefon. Są różne wielkości ewentualnie tych case'ów. Także jest to mega fajne, przydatne rozwiązanie, kiedy jedziemy dłuższą trasę, możemy sobie wrzucić telefon i mamy nawigację lub ewentualnie możemy przeglądać jakieś inne informacje. Jak przystało na klasyczny rower trekkingowy, rower został wyposażony w bagażnik, bardzo mocny bagażnik o nośności 25 kg z systemem MIG. Natomiast jest to bagażnik o minimalistycznym kształcie, który jest bardzo fajnie spasowany w tej tylnej części z ramą. Moją uwagę przykuło również tylne oświetlenie. Mamy tutaj minimalistyczny odblask czerwony oraz minimalistyczną tylną lampkę z diodą. Tylne oświetlenie, zarówno jak i przednie oświetlenie LED-owe, zasilane jest lekkim dynamem firmy Shutter Precision. Opony w tym rowerze mają szerokość 40 mm i bardzo minimalistyczny bieżnik, co wpływa na bardzo lekką jazdę i niskie opory toczenia. Natomiast obręcze są to obręcze komorowe, które są wzmocnione również ze wzmocnionymi nyplami, a w środku mamy tarcze hamulcowe, bo same hamulce są po prostu hydrauliczne, bardzo lekkie i bardzo mocne, także zatrzymają rower w każdych warunkach. Waga tego trekkingowego roweru Koga F3-6.0 to około 16 kg. Pozostałe standardowe wyposażenie, takie jak błotniki, są wykonane w sposób minimalistyczny, z bardzo lekkich materiałów i w bardzo fajny sposób montowane do roweru, tak że nie widać punktów stycznych, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Tylny błotnik stanowi również element podpory dla bagażnika. Jest to wszystko wykonane w sposób naprawdę bardzo estetyczny i trwały.
tylnej części roweru mamy również podkowę zabezpieczającą rower. Jest to bardzo fajne zabezpieczenie w momencie, kiedy nie tracimy kontaktu wzrokowego z rowerem. Możemy sobie go zabezpieczyć, zrobić kilka zdjęć do roweru i kontynuować naszą podróż. Podsumowując, trekkingowa Koga F350 jest to rower dla osób aktywnych, które lubią długie wycieczki w zróżnicowanym terenie, które będą się wspinać pod górę, które chcą utrzymać szybkie tempo, szukają lekkiego roweru i wszechstronnego pod kątem rozpiętości przełożenia, rozpiętości biegów.